Ja będę chyba chciał podczas tej edycji Fejmu, ale to jeszcze nie wiem, pobić ten mój rekord. I będę wymyślał różne rzeczy. I na przykład bym wymyślił, że jak pobiję rekord, to nagramy odcinek, jak ja i ty zdobywamy szczyt Kilimandżaro w Afryce. Co ty na to? Nie, bo ja mam wizję, że umrę w górach, spadając z gór i nie chcę się wspinać po górach. Ale kurwa, Kilimandżaro jest takie mega spokojne. Ale no to co z tego? Boisz się po górach? Mój dziadek całe życie budował domy i spadł z dachu i umarł. Czyli co, zostaje nam tylko biwak w lesie? Złotych. W czym? W lesie biwak. O, no w lesie sobie mogę posiedzieć, poczylować. Zjednoczyć się trochę z naturą. Będziemy mieli jeden namiot czy dwa? Bo jak będziemy mieli... Dobra, chuda. Ja mogę w krzakach spać. No śmieszne żarty, że jak będziemy mieli jeden namiot, to drugi się sam rozłoży. Ja pierdzielę! Co tam jest napisane? Bo jest na białym tle i nie widzę. Pamiętaj, że wydatki z samochodem nie kończą się na jego zakupie. A ja mam pieniądze i co z tym wiąże, kurde. Nie. Mówicie tak, jak ja miałam jednorazowy przypływ gotówki, już potem nic nie zarabiam, kupię auto, wszystko wydam na samochód. Przecież mówię, że nie kupuję jakiegoś... Widzowie, jak pobijemy rekord sprzedaży pay-per-view teraz, Wataha, to nagrywam... ale ile dni? Że 3 dni, kurwa, w lesie, ale bez telefonów. Że jest operator z nami, ale nie można patrzeć na Instagram. Ale co, bez jedzenia, bez picia? No kurwa, z jedzeniem i z piciem, bez telefonu tylko. Spoko, śmiesznie w sumie. Dałabyś radę bez telefonu? Ale jeszcze byśmy jakąś trzecią osobę, jakąś taką randomową, to zupełnie niepasującą. Czyli żeby było, że jeszcze mamy challenge. Riley Raid wcześniej, cross. Dobra, może być. 10 złotych. Rewo puścił odcinek, no zaraz zobaczymy. No dobra. Ale żeby były jakieś przygody, nie? Fajne. A ja w ogóle mam domek na Mazurach i tam jest kurwa wyspa na środku jezior, ale tam nic nie ma, jest tylko ta wyspa, to nie. To lepiej właśnie, żeby gdzieś iść. Ja mieszkam przy lesie, w sensie moi rodzice mają, znaczy ogólnie tam jest fajny las, jezioro, bardzo ładne tereny. Lepsze jako ty. I są ten, i są bunkry takie powojenne. Nitra, śmiesznie jakby nitro i może. O, z nitro by było w sumie zajebiście! I można by, mocno, ale... można by eksplorować te bunkry po wojnie. Tylko właśnie, żebyśmy mieli jakieś tam przygody. No to właśnie mówię, są bunkry powojenne, można by te bunkry sobie tamten. Kiedyś w ogóle był jakiś zabójca w tym lesie, się chował.